Było zimno. Temperatura spadła poniżej zera. Dwaj jaworznicy policjanci w czasie służby sprawdzali pustostany, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Kiedy w jednym ze sprawdzanych budynków wybuchł pożar, nie wahali się ani chwili. Priorytetem było ratowanie ludzkiego życia. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy ze strażą pożarną udało się uratować życie dwóch osób. O bohaterstwie aspiranta sztabowego Andrzeja Kaczmarczyka i sierżanta Szymona Białka już następnego dnia mówiło całe miasto. Dumy ze swoich pracowników nie kryła też jaworznicka komenda policji. Komenda jest bardzo dumna, że w swoim stanie etatowym posiada takich funkcjonariuszy, którzy nie zważając na ryzyko, na utratę swojego życia i zdrowia, podjęli działania zmierzające do ratowania życia i zdrowia innych osób. Jak wydarzenia z nocy z 2 na 3 grudnia komentują sami funkcjonariusze? Ile czasu zajmuje podjęcie decyzji o dosłownym wskoczeniu w ogień i w którym momencie pojawia się strach? Tutaj nie było czasu nad tym, żeby się zastanawiać. Natychmiastowo powiadaliśmy dyżurnego, który wysłał tam straż pożarną, a my weszliśmy do tego budynku, gdzie wyciągnęliśmy jednego z mężczyzn, który tam był całkowicie przypadkowo, bo to nie był nawet mieszkaniec Jaworzna. Jego wyciągnęliśmy, gdy był już bezpieczny, no to chcieliśmy wejść po prostu do środka, do tego budynku, gdzie krzykiem wołaliśmy po prostu, czy ktoś jeszcze w tym budynku jest. Słyszeliśmy kobiecy głos, natomiast ten ogień już był tak rozprzestrzeniony, już było tak bardzo gorąco biło z tego pomieszczenia, wielkie zadymienie, także nie było możliwości. Próbowaliśmy tam wejść, natomiast musieliśmy się wycofać, bo nie było możliwości tam wejść. Natomiast słyszeliśmy już sygnały straży pożarnej, która już nadjeżdżała. W takich sytuacjach człowiek myśli instynktownie, myśli po prostu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, ale w sytuacji, kiedy coś zaczyna się sypać człowiekowi na głowę, zaczyna bić żar i nie można oddychać w żaden sposób, to w tym momencie przychodzi jednak myśl, że może jednak nie jest to tak jak w filmach, że ludzie wbiegają w domy palące się, wynoszą po pięciu ludzi i nic im nie jest. No niestety to jest życie i trzeba zdać sobie sprawę, że no żywy ratownik to najlepszy ratownik. No. Podobno policjantem nie zostaje się z przypadku. W pewnym sensie policjantem trzeba się już urodzić, a dokonania Andrzeja Kaczmarczyka i Szymona Białka zdają się to potwierdzać. Bez wątpienia odwaga i ofiarność funkcjonariuszy zasługują na najwyższe słowa uznania.